Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy uczeń uczący się w liceum nie mógłby uczyć się przedmiotów, które go interesują? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Znaczy jest to marzenie nie tylko pewnie ucznia, ale także nas, nauczycieli. Tylko wiesz, jak mówisz, że uczyć się, to ja myślę sobie, że uczyć się nie tylko w szkole. Dokładnie. To ma sens z jedną tylko uwagą. Nie za wcześnie się specjalizować, bo może się okazać, że będzie za późno, że wybierając na przykład jakiś profil, na tym tracisz, tak? Bo czegoś ci zabraknie. Natomiast jak najbardziej to jestem za tym, żeby uczniowie wybierali i uczyli się nie tylko w szkole. Nie tylko w szkole, tak? A czy może Pan nam wyjaśnić, co to jest ewaluacja i jak nam, uczniom, może to się przydać w przyszłości? Ja mam nadzieję, że się przyda, ponieważ to oznacza, że szkoła i nauczyciele chcą wiedzieć, jak mogą lepiej uczyć, jak mogą lepiej pracować z uczniami. I chodzi w sumie o to, ażeby korzyść była dla uczniów i informację zwrotną, którą mogą nauczyciele i szkoła otrzymać, ta informacja zwrotna może pomóc lepiej szkołę organizować. Lepiej organizować sytuacje uczące się dla młodych ludzi, żeby były bardziej, służyły naprawdę temu, że człowiek jest zadowolony z tego, że więcej wie i więcej potrafi. Chciałam się dowiedzieć, czy współczesna szkoła uczy nas podstaw teoretycznych czy praktycznych? Praktyczne czy teoretyczne? No ja myślę, że sam charakter wiedzy we współczesnym szkolnictwie ma to do siebie, że to mogą być tylko teoretyczne podstawy. Ale pewnie to jako doświadczający edukacji na żywo wiecie lepiej. Natomiast mam takie nieśmiałe podejrzenie, że to, co dostajecie, to jest potężny pakiet teorii, a z odniesieniem praktycznym może być różnie. Znaczy tak, ja bym dodał do tego taki element. Szkoła obiecuje, że będzie praktycznie, znaczy obiecuje, że będzie uczyła do życia, że będzie przygotowywała na rynku pracy. Natomiast pytanie jest, na ile tą obietnicę spełnia? Pytanie jest, na ile to, co robicie na chemii, przekłada się na to, co będziecie robili, przygotowując obiad, umawiając się z dziewczyną czy z chłopakiem na randkę i szykując mu miłą kolację, czy prawa chemii, czy fizyki, które poznajecie w szkole, przekładają się na praktykę. No i pewnie to zagrożenie jest duże, że nie, natomiast szkoła musi wychodzić poza budynek i w tym sensie też ta wiedza dzieje się, uczy się między przedmiotami, między zajęciami. Metoda projektu ma do czegoś zbliżać, takiego uczenia się w praktyce, natomiast prawdopodobnie ten bagaż może być w 90-80% wynoszony nie z lekcji, tylko z pewnych relacji, które się ma między rówieśnikami, czy między mną a nauczycielem, a panią woźną na przykład. Jeżeli się sprawdzają, to oczywiście, ale tutaj trzeba być ostrożnym, dlatego że po pierwsze specyfika systemów edukacyjnych może pewne rozwiązania wykluczać, a z drugiej strony to, że coś wdrożone w jednym kraju funkcjonuje sprawnie, nie oznacza, że automatycznie funkcjonuje różne. Czyli generalnie pomysły tak, ale takie bezkrytyczne wdrażanie może być niebezpieczne. Trzeba uważać. Wydaje mi się tak, że możemy się wszyscy uczyć od siebie i że właśnie uczenie się od drugiego człowieka jest tym, co pcha nas do przodu. I możemy się uczyć od siebie tutaj w kraju, ale też bardzo cenne jest patrzenie na to, jak pewne rzeczy robią inni i korzystanie z tych dobrych doświadczeń również tutaj w kraju. Oczywiście nie chodzi o takie przenoszenie, odwzorowywanie, ale patrzenie na to, co działa i zastanowienie się, czy to, co działa gdzie indziej, może również zadziałać u nas. Wszędzie na świecie ludzie są tacy sami. Może mówią jednym językiem, może się inaczej zachowują, może słuchają innej muzyki, ale problem z uczeniem się i problemy edukacji są wszędzie takie same. Różnią się systemy edukacyjne, a różnią się też dlatego, że są jakby na innym stopniu, w innym etapie rozwoju. I polska edukacja jest na rozwoju całkiem wysokim. Po to, żeby dalej poszła, musi się uczyć od systemów, które są bardziej rozwinięte. I systemy, nie całe brytyjskie, ale duża część brytyjskich, a tu mamy z Wielkiej Brytanii, niektóre okręgi szkolne i to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jest warte tego, żeby się od nich uczyć. To nieraz trzeba przetłumaczyć to, co robią
za granicą w szkołach na to, co my robimy, przetłumaczyć jakby, no zobaczyć, że trochę inaczej to się różne rzeczy nazywają, ale można się dużo nauczyć i zobaczyć edukację z innej perspektywy. Oh, I'm having a great time. I'm learning a lot. The hosts have been terrific and the participants are really engaged, highly intelligent, just a lot of fun to talk with. I've really enjoyed a lot. I think this is a very good conference. I was one of the presenters, but I've been, you know, participating in the entire conference. And I think one of the things that I think is so impressive is that there are people from a variety of countries, and I'm really impressed with the students who are working with the conference, and I think it's a wonderful experience for everybody, the presenters, the students, and the participants. So I'm very impressed by this conference. Wśród uczestników konferencji są wszyscy, w zasadzie od pani minister począwszy, a skończywszy na zwykłym dyrektorze. I to jest niesamowita okazja do tego, żeby spróbować ze sobą porozmawiać, ale nie na zasadzie macie coś zrobić, bo prawo tak każe, tylko ta konferencja, widzę, że już w tej chwili tak się zaczyna dziać, jest okazją takiego profesjonalnego dialogu fachowców. W tym sensie, że fachowcem jest i pani minister, i dyrektor szkoły, wizytator, ktokolwiek. Więc tutaj nie ma tak, że jedni nawzajem się przekonują, tylko próbują się spotkać, upewnić, czy nawet jeśli się różnić, to pytając, może zrozumieć stanowisko tego drugiego. I to jest wartość tej konferencji, także oby więcej takich. Chciałem się dowiedzieć, jaki jest sens przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych? Jaki jest sens przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych? No myślę, że sens jest bardzo istotny, ponieważ chcemy jako system edukacji wiedzieć, jakie poczyniliście postępy pomiędzy zakończeniem szkoły podstawowej a ukończeniem gimnazjum. Co według pana jest najsłabszym punktem polskiej szkoły? Moim zdaniem najsłabszym punktem naszej szkoły jest opieka i troska nad nauczycielami. Powiedziałbym, że tak szeroko rozumiana, począwszy od przygotowania na studiach, począwszy nawet od rekrutacji na studia, od informowania nauczycieli, co to za rola, jakie są konsekwencje tej roli, konsekwencje dla nauczyciela w przyszłości, no i konsekwencje dla dzieciaków, których nauczyciel przygotowuje do życia. Potem cały czas podczas pracy wspieranie i analizowanie tej roli. Najłatwiej jest duże wymagania stawiać, ale pytanie jest, jak te duże wymagania są wspierane właśnie możliwością rozumienia siebie, rozumienia swojej osoby, rozumienia swoich mocnych i słabych stron. Tworzenie klimatu w szkole, w której nauczyciel mógłby mieć wśród kolegów i koleżanek osoby, które by go wspierały, do których miałby mieć zaufanie, które mogą uczestniczyć w jego lekcjach i mówić mu o jego właśnie mocnych i słabszych stronach. No to tak naprawdę można by długo i upojnie. To jest moim zdaniem najsłabsze ogniwo polskiej szkoły. Chciałabym się dowiedzieć, co pan sądzi o profilowanych klasach w gimnazjum? To jest złożony problem, bo z jednej strony takie profilowanie odpowiada na jakieś potrzeby uczniów, którzy są specjalnie uzdolnieni, ale z drugiej strony to takie profilowanie też trochę szufladkuje uczniów i trochę zawęża ich doświadczenia edukacyjne, więc to ma swoje i wady, i zalety. To chociaż ja generalnie jestem zwolennikiem takiej bardziej ogólnej, wszechstronne kompetencje rozwijającej edukacji na tym poziomie, więc im mniej specjalizacji na poziomie gimnazjalnym, to myślę, że tym lepiej dla rozwoju umysłu człowieka, bo umysł młodego człowieka w tym okresie potrzebuje bardzo różnorodnej stymulacji, a profilowanie bardzo często zawęża to doświadczenie i to raczej jest szkodliwe, chociaż za tym pomysłem kryje się bardzo sensowny pomysł, żeby zaspokoić indywidualne potrzeby uczniów i bardziej dopasować edukację do potrzeb ucznia.
jestem bardzo zadowolona. Rzeczywiście tutaj to, co się dowiedziałam, to z jednej strony poszerzyło moją wiedzę, z drugiej strony ugruntowało też to właśnie moje poczucie, że idę w dobrym kierunku, że właściwie rozumiem te zmiany, które następują. I myślę, że to pomoże mi właśnie w jeszcze lepszej pracy z nauczycielami, głównie z dyrektorami szkół. Zawsze lubię czerpać wiedzę ze źródeł, a ponieważ wiedziałam, że tu będzie mnóstwo ekspertów krajowych, ciekawi goście z zagranicy, sami uczestnicy konferencji są ekspertami w swoich dziedzinach w większości, więc była to dla mnie okazja do takiego odnowienia swoich wiadomości, umiejętności, bycia na bieżąco w tym, co jest ważne dla edukacji. Absolutely, at least from the discussions that I've been in, the teachers and it's mainly principals, they're really engaged in it and they're dealing with difficult and challenging areas about evaluation, but they also have to realize that they have to have all of these different requirements in place before evaluation can be effective for them. So I think these kind of conferences allows opportunities for discussion, understanding what are best practices someplace else that you could possibly borrow and adapt, and it allows educators to share what works and what doesn't work, as well as come up with new and innovative ways in which they can deal with evaluation, both as a process, a logistic, as well as curriculum and then coordination, etc. My jesteśmy gatunkiem społecznym, a gatunek społeczny jest gatunkiem społecznym dlatego, że się ze sobą spotyka i wymienia informacje. Oczywiście to jest sprawa podstawowa. Jeżeli nie będziemy się komunikować, wymieniać swoich doświadczeń, to nic z tego nie będzie. A to są jedne z niewielu okazji, jak najbardziej. I think any opportunity to bring school staff and those involved in teaching together to exchange ideas, to reflect, to take time to talk to each other and actually sort of network and exchange the best ideas, I think it's a really excellent concept. And if it's something that you could do annually, fantastic. Yeah, I think it's a great idea.